Tam warto być, drodzy Państwo, a gdzie? Za chwilę się dowiecie. Opowiedzą o tym moi Państwa goście. Aleksander Lizak, fizjoterapeuta, współzałożyciel fundacji Wstańmy Razem, aktywna rehabilitacja. Witam serdecznie. A także aktor, również współzałożyciel fundacji Wstańmy Razem, aktywna rehabilitacja, Dariusz Gnatowski. Witam serdecznie. Witam. Panowie, chcemy porozmawiać o spektaklu edukacyjnym, ale także o projekcie o diabetykach i dla diabetyków Słodki Drań. Ale najpierw może porozmawiajmy o fundacji. Dlaczego w ogóle taka fundacja powstała? Proszę, może, a nie, to może ja powiem. Szanowni panie redaktorze, szanowni państwo, od około 10 lat jestem pacjentem diabetologicznym, czyli po prostu chorym na cukrzycę. Przeszedłem różne etapy w moim życiu, mojego leczenia i tak dalej i widziałem, co się dzieje z tymi ludźmi, znam ich problemy i z tego powodu postanowiłem założyć tę fundację. A Oleg jako praktyk i człowiek od fizjoterapii, ponieważ jakby celem naszym jest przywracanie ludzi, społeczeństwu, ich pracy, życiu, hobby i tak dalej. To są nasze główne cele fundacji i pomoc, i profilaktyka, i edukacja. To są nasze główne cele. I jednym z tych celów jest ten projekt pod tytułem Słodki Drań. Właśnie, na czym on polega? Bo wiemy, że to jest nie tylko spektakl, ale całe złożone zadania, które składają się właśnie na ten projekt docelowy. To, o czym Darek powiedział, edukacja to taki nasz cel nadrzędny. Podejrzewa się, że około 1,5 miliona do 2 milionów obywateli Polski nie wie, że ma cukrzycę. Więc postanowiliśmy po wielu, wielu takich naszych rozważaniach, co zrobić, z racji tej, że Darek jest świetnym i bardzo znanym aktorem, spróbować stworzyć właśnie taki projekt, gdzie będziemy rozmawiać o cukrzycy, no a Darek z grupą aktorów w sposób taki bardzo zabawny, komediowy zagra osobę, która jest chora na cukrzycę i przez ten właśnie taki przekaz komediowy chcemy ludzi zachęcić do tego, żeby się badać, żeby się nie bać badania, no i żeby się nie bać tego, że się ma cukrzycę, bo to tak naprawdę nie jest choroba, z cukrzycą się da żyć, no ale najpierw trzeba wiedzieć, że się ją ma. To może teraz odejdźmy od zestawu pytań, które mam tutaj przygotowane. Jak właśnie wygląda takie badanie? Bo niektórzy może nie wiedzą i z tej nieświadomości, z tej niewiedzy, tak jak już pan powiedział, boją się iść przebadać. Problem jest taki. W naszym kraju coraz więcej ludzi pracuje na różnego typu umowach, jak to się mówi, śmieciowych, czy też na samozatrudnieniu. Nie ma już takiego popularnego, jakby takich zwanych badań okresowych, czyli raz do roku każdy pracownik musiał mieć badanie. Teraz tego nie ma, więc jakby no, z tej niewiedzy, a cukrzyca jest chorobą zdradliwą, ponieważ nie daje jakichś bardzo wyjątkowych objawów, boleści i tak dalej, i można ignorować różne rzeczy i wtedy się obudzić, kiedy już ta choroba zrobiła poważne spustoszenie w organizmie. Badanie jest bardzo proste. No, badanie jest albo z krwi z palca, które można zrobić w przychodni, albo takie bardziej badanie, które pokazuje, jak tam sytuacja naszego poziomu cukru gdzieś do 3 miesięcy wstecz. No, jest to już takie badanie bardziej zaawansowane, które trzeba zrobić w pracowni analitycznej. Ale generalnie chodzi o to, że przez to, że cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, jak mówiliśmy, około 3 milionów ludzi w naszym kraju choruje na cukrzycę. Cukrzyca oprócz tego powoduje powikłania, o których chciałbym powiedzieć parę zdań, ponieważ samo podwyższenie poziomu cukru nie jest tak groźne, ale groźne są jego skutki, czyli choroby na przykład oczu, czyli retinopatia, która może prowadzić do ślepoty. Stopa cukrzycowa, czyli obrodzenie ran, które bardzo trudno się goją u ludzi, co ewokuje z kolei olbrzymie ilości, około 14 do 15 tysięcy amputacji rocznie w naszym kraju. Bo też jest sprawa leczenia tych ran, czy też słabego ich leczenia. Czy też podstawowe nasze dwie choroby cywilizacyjne, a mianowicie zawały serca i udary mózgu, które jak się okazuje mogą być spowodowane długoletnią nieleczoną cukrzycą, a powiedzmy sobie, że się mówi, że ktoś zmarł na zawał serca, tylko się nie mówi, że przyczyną tego była nieleczona cukrzyca. I za chwilę do tej rozmowy, drodzy Państwo, wrócimy. Zostańcie z nami. I wracamy do naszej rozmowy o spektaklu edukacyjnym, ale także o programie Słodki Drań.
organizowanym przez Fundację Wstańmy Razem, aktywna rehabilitacja. Teraz chciałem zapytać panów, jaka jest sytuacja pacjentów z cukrzycą w Polsce? Bo różne dochodzą do nas doniesienia z mediów. To ja może powiem... Jako pacjent najpierw, tak. Okej. Ja jestem pacjentem, jak powiedziałem, od kilku lat. Wczoraj nasze środowisko pacjenckie zorganizowało marsz do Ministerstwa Zdrowia, żeby złożyć petycję na ręce ministra. Jest to drugi już marsz, w którym brałem udział. No i wczoraj rozmawialiśmy w ministerstwie. Na szczęście poparło nas środowisko lekarskie. Prezes również Polskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego, profesor Małecki, był z nami, gdzie wykazaliśmy, jakie są nasze problemy. No, zasadnicze problemy to jest, jak powiedziałem, edukacja, czyli coś, czego jakby nie ma w koszyku świadczeń w POZ-ach, czyli podstawowej opiece zdrowotnej, że pacjent, którego rozpoznano cukrzycę, powinien przejść edukację, bo to jest podstawa jakby. Druga rzecz to jest dostęp do nowoczesnych terapii lekowych, które są w Europie, w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach, są refundowane albo częściowo refundowane dla pewnej grupy pacjentów. U nas są w ogóle. Walczymy o to już od kilku lat. No i oczywiście mówimy też o tym, jakby opiece specjalistycznej, o tych centrach. No właśnie, bo jak wygląda taka rehabilitacja, jak wygląda taka pomoc do powrotu do pracy? Znaczy, panie redaktorze, to wygląda tak, że my w naszym kraju funkcjonujemy jeszcze w takim systemie bardzo starym. Na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie, że jest pan doktor, jest pani podolog, jest gdzieś tam jakiś pan fizjoterapeuta i każdy coś tam robi z tym pacjentem. Europa Zachodnia od wielu lat funkcjonuje już w takich centrach kompetencji, gdzie w jednym miejscu pacjent przychodzący może skorzystać z porady lekarskiej, pielęgniarskiej, podologicznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej. I zakładając z Darkiem tą fundację, założyliśmy sobie taki cel dalszy, żeby takie jedno wzorcowe centrum stworzyć, gdzie faktycznie pacjent przychodząc ma opiekę kompleksową. Tutaj pozwolę sobie zacytować tutaj mojego przyjaciela Darka, który po leczeniu lekarskim otrzymał informację, a teraz niech pan siądzie do wózka i siedzi. Więc wymagało to przez naszą przyjaźń takiej bardzo długiej rozmowy, żeby zacząć pracować, zacząć trenować i po 6 miesiącach wrócić na scenę, bo to zawsze musi być cel nadrzędny każdej terapii, powrót do pracy zawodowej i do hobby. A niestety takie centra u nas w kraju nie funkcjonują, nie ma ich po prostu. I na koniec jeszcze pytanie o ten projekt i o spektakl, tak. Słodki Drań. Słodki Drań. Króciutko, o czym ten spektakl? Tak. I później powiedzmy, gdzie można was spotkać, gdzie w najbliższym czasie można zobaczyć ten spektakl. Słodki Drań to jest jakby projekt, który składa się jakby z trzech elementów. Jednym jest spektakl teatralny. Według mojego pomysłu mój przyjaciel Jan Jakub Należyty napisał tę historię z piosenkami. To jest spektakl na 4 aktorów. I premiera odbędzie się 3 października, prapremiera można powiedzieć, w Niepołomicach, w MCDS-ie, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa. Natomiast, jak powiedziałem, są jeszcze dwa elementy. Drugi to jest edukacja, czyli warsztaty edukacyjne, diabetologiczne, podologiczne i fizjoterapeutyczne. A trzecim elementem są badania przesiewowe, czyli ci ludzie, którzy będą przychodzili, będą mieli badanie krew, będą mieli badanie, jeszcze inne badania, na które mam nadzieję sponsorów znajdziemy. Pewnie można znaleźć więcej informacji na temat waszej fundacji, tak, w internecie, bo to takie medium, gdzie wszystko znajdziemy. Wstańmy Razem, aktywna rehabilitacja. Nasza strona i slotki. No to na pewno kreska dran.pl. Pewnie kto będzie zainteresowany, bez problemu znajdzie strony fundacji i tego projektu. A moim państwa gośćmi byli współzałożyciele fundacji Wstańmy Razem, aktywna rehabilitacja, Aleksander Lizak i Dariusz Gnatowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.